Ten będzie już całkiem inny odcinek niż wszystkie inne. Sandra Bernadetta Zuzanna, Języki Miłości Jezusa, zapraszam. Ostatni język miłości. I na początku chcę Was bardzo przeprosić za to, że się spóźniłam z robieniem odcinków, że ostatnie kilka odcinków były za późno. Wynika to z tego, że trochę nie ogarniam. Mam takie poczucie, że matki z dziećmi ogarniają, ja nie, więc przepraszam. Przyłapaliście mnie na lepieniu pierogów. Pierwszy raz w życiu lepię pierogi sama od początku do końca. Są jakie są. Tak, będziemy jeść na Wigilii. Języki miłości, nieprzypadkowe. Ostatni język drobnych uczynków. Mogliście w poprzednim odcinku usłyszeć dobre uczynki, ale wcale to nie chodziło o dobre uczynki, chociaż drobne uczynki stają się dobrymi uczynkami. Właśnie tak wygląda między innymi, to jest mój bardzo język miłości, dlatego mogłabym o tym mówić godzinami. Drobne uczynki, czyli jak ja chcę komuś wyznać miłość, to prawdopodobnie pójdę i mu posprzątam. Z czego już kilka osób korzystało. Jeżeli znasz kogoś takiego, kto ma język miłości uczynki, to taka osoba przyjdzie, pomoże ci, posprząta albo rozejrzy się. Oj, coś tu się posklejało. Rozejrzy się, zobaczy, co jest zepsute, pomoże ci w zakupach. Generalnie takie osoby chodzą i szukają tylko, gdzie by tutaj, to często są też wolontariusze, szukają, gdzie by tylko komuś pomóc i nie ma dla nich żadnego problemu, mało tego, one po prostu to kochają i uwielbiają pomagać, uwielbiają robić coś dla kogoś. No i na przykład syn mojej znajomej, Piotruś, nie wiem, Piotruś chyba już ma 10 lat i ja pamiętam, jak w zeszłym roku organizowaliśmy Sylwestra i Piotruś po prostu był chętny do robienia czegokolwiek. To było pierwsze dziecko, które ja spotkałam, którego językiem miłości jest właśnie drobne uczynki. I takie osoby chętnie się garną do pracy, są na różnych, nie wiem, zgrupowaniach. Na przykład dla mnie, się najbardziej kojarzy z jakimiś wyjazdami we wspólnocie. To są osoby, które chętnie garną się do mycia naczyń, do organizowania pewnych, do pomocy przy organizacji różnych rzeczy. Ja na przykład, to jest tak, że takim językiem miłości, jakim mówisz, taki przyjmujesz. I ja na przykład nie byłabym najchętniejsza, żeby ktoś przyszedł i mi posprzątał mieszkanie, chociaż jest to zawsze miłe, bo nie musisz ty tego robić. Ale na przykład ja się czuję przedokochana przez fakt, że ktoś odbierze mnie z lotniska, ze stacji. Ja po prostu wtedy umieram ze szczęścia, że ktoś zrobił dla mnie coś takiego, bo to jest coś, czego ja nie jestem w stanie zrobić. I na przykład, jeśli chcesz zranić taką osobę, której językiem miłości są drobne uczynki, bo to też tak jest, że każdy mówi w swoim dialekcie, więc to też chodzi o to, żeby skumać, co dla kogo jest ważne, nie? Jeżeli chcesz jakby zepsuć taką relację z drobną uczynkowcem, to po prostu nie rób tego, nie rób ważnych rzeczy dla tej osoby. Jeżeli dla kogoś ważne jest właśnie, tak jak w moim przypadku, żeby kogoś odebrać ze stacji, żeby komuś pomóc, żeby kogoś wyręczyć w przywiezieniu jakiejś rzeczy, to ignoruj to, zaniedbuj, nie uważaj tego za ważne. W przypadku dzieciaków to myślę, że to jest niepomaganie na przykład w lekcjach. W przypadku wszystkich innych relacji wystarczy naprawdę ignorować, zaniedbywać, nie uważać tego za ważne, żeby komuś tam pomóc w czymś. Oczywiście jak wszędzie może dojść do nadużyć, nie chodzi też o to, żeby być na każde skinienie osoby, której językiem drobnych uczynków jest właśnie na przykład sprzątanie. Słuchajcie, ten odcinek stwierdziłam, że nagram go w ostatniej chwili, kiedy będę miała dosłownie chwilę. Nie wiem, ile się to tam już nagrywa, pewnie z 8 minut. Strasznie Was jeszcze raz przepraszam za to. Nie ogarnęło mi się trochę. Czuję, że nie jestem w stanie nagrywać 3 odcinków tygodniowo, tak żeby one były spoko, żeby były fajnie zrobione. Chciałabym zrobić dla Was vloga, chciałabym zrobić dla Was dużo fajnych rzeczy. Ja uważam, że mam całkiem spoko życie i chętnie bym pokazała Wam, jak tam, co tam w Oslo słychać. I jest taki pomysł, ale nie mogę tego robić kosztem swojego życia.
Więc jeśli mi się uda, to super. Tak jak mówiłam, nagrywałam tamten odcinek przed świętami, ale zapomniałam dograć jeszcze tych propozycji, które mogą się zrodzić, które mnie na przykład przychodzą na myśl, jak okazać miłość przez drobne uczynki Panu Bogu, sobie i bliźnim. Kiedy myślę o drobnych uczynkach, o okazywaniu miłości w drobnych uczynkach Panu Bogu, przychodzi mi ten fragment: wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. I przychodzi mi od razu na myśl wolontariat dla ludzi, którzy potrzebują, którzy często może nawet nie będą krzyczeli o to, nie będą jakoś tak jawnie wystawali na ulicach. I to jest chyba inicjatywa po naszej stronie, że zachęcam do znalezienia takiej formy wolontariatu, może nawet tylko raz w miesiącu, przez godzinę, dwie, trzy, kiedy będziemy mogli się spotkać realnie z człowiekiem. Ja mam na swoim koncie kilka wolontariatów i jakby nie chodzi tylko na przykład o samo zaangażowanie finansowe, ale bardzo dużo mi dawało spotkanie z drugim człowiekiem w wolontariacie i w tym właśnie się też przejawia ten język drobnych uczynków. Mi to przychodziło raczej spontanicznie, ja jestem raczej typem wolontariusza, więc dla mnie to było dosyć łatwe. Nawet teraz już od dłuższego czasu nie miałam wolontariatu, więc mi brakuje, już szukam czegoś. Ale naprawdę to jest mega owocne i mega cenne. I myślę, że tak właśnie jesteśmy w stanie kochać Boga w drobnych uczynkach. Drobny uczynek dla siebie. Myślę, że tutaj ta rozpiętość jest tak duża, że każdy będzie potrzebował czego innego, że jeden będzie potrzebował więcej snu, inny będzie potrzebował zadbać o swoje guilty pleasures, czyli jakieś takie drobne przyjemności w stylu, nie wiem, dodatkowe ciasteczko raz w miesiącu, albo na przykład taką drobną przyjemnością może być: dobra, dzisiaj nie muszę sprzątać. Myślę, że dla każdego to będzie inaczej działało. Tak samo w szukaniu ludzi, jak sprawiać, żeby inni czuli się dokochani, ci, których językiem miłości są drobne uczynki. Zobacz, jakim dialektem mówi twoje dziecko, zobacz, jakim dialektem mówi twój partner, twój przyjaciel i niech właśnie tam się realizują te drobne uczynki. Może po prostu zapytaj, w czym potrzebujesz, żebym ci mogła służyć, żebym ci mógł służyć. Just do it! Bardzo Wam dziękuję i życzę Wam, żeby ten rok był czasem pogłębiających się dobrych zmian i żebyście odnosili sukcesy na waszą miarę. Życzę wam wszelkich sukcesów w życiu duchowym, prywatnym, zawodowym. Sobie też tego życzę i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić moje marzenia YouTube'owe i inne, i że będziecie mogli korzystać z moich marzeń. Dzięki, jak zawsze, stay tuned with God.